Niewidzialna ręka była akcją niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. Pojawiła się w Polsce w roku 1957, inspirując do działania kilkaset tysięcy dziewcząt i chłopców. Chodziło o niesienie pomocy innym, ale zasadą była niewidzialność i tajemniczość. Jej, powiedzmy, ojcem był Maciej Zimiński. Hitlerowska okupacja nie przerwała edukacji Macieja. Chodził do szkoły powszechnej. Był bardzo dobrym uczniem. Gdzieś tutaj mam cenzurkę, która jest dość zabawna, dlatego że jest to cenzurka z roku 1944, gdzie mam wszystkie oceny bardzo dobre. Ale siódmą klasę w rzeczywistości ukończyłem w roku 1943 z tymi stopniami, mając cenzurkę z samymi piątkami. Cenzurkę mi wręczono, po czym mi zabrano i zakomunikowano mi, zostajesz na drugi rok. Kiedy we wrześniu 1943 roku zjawiłem się w szkole, no skoro zostałem na drugi rok, no to trzeba się zgłosić, to wręczono mi legitymację uczniowską i zakazano pokazywania się w szkole. Bo cały trik polegał na tym, żeby fikcyjnie uczynić ze mnie jeszcze przez rok ucznia, bo to dawało pewną ochronę przed mało przyjaznymi władzami. Gdy napisałem do niewidzialnej ręki, żeby mi przysłali bilet, owszem, otrzymałem ten bilet z numerem 13128 i zastanawiałem się, gdy ten bilet do mnie dotarł, zastanawiałem się, co zrobić, żeby pomóc ludziom, dzieciom, dorosłym, starszym. I zaistniała mi taka w głowie rzecz. Otóż tutaj mamy dawniejszy Państwowy Dom Dziecka, gdzie teraz zostały same zgliszcza. Było tych dzieci w tym Domu Dziecka około 50 osób. Chciałbym pomóc dzieciom z Domu Dziecka, ale zastanawiałem się w ogóle, jak to zrobić, jak to zacząć. Obmyślił arcygenialny plan. Zbierał makulaturę, zbierał butelki, potem za zgromadzone pieniądze kupił bloki papieru, kredki, flamastry i wypisał własnoręcznie kilkaset kartek z prośbą do mieszkańców okolicznej miejscowości Szymbark, z prośbą o to, żeby wzięli te dzieci do siebie na wakacje. Po wysłaniu tych listów, oczywiście też do Państwowego Domu Dziecka, do dyrektora, że ten pomysł nie wyjdzie, nie wypali, ale okazało się odwrotnie, że ten pomysł wypalił. Odzew był niesamowity, zabrakło dzieci, wszystkie trafiły do domów. I okazało się w rzeczywistości, że 40 osób przyjechało jak jeden mąż. Ile było zaproszeń, tyle osób przyjechało do Państwowego Domu Dziecka, do dyrektora Bochenka, bo w ten czas był pan Bochenek dyrektorem. I zaczęła się w ten czas historia. Dzieci były w wieku od 8 lat do tam 12, 13. Pierwszy raz pojechały na wakacje, na 2 miesiące. Moja mama też wzięła dziecko z Domu Dziecka, mieliśmy dziewczynkę, ja utrzymuję kontakty do tej pory, założyła swoją własną rodzinę, widzimy się, odwiedzamy się, no i jest wszystko fajnie. Duża ilość tych dzieci jest obecnie odwiedzana przez te rodziny, zapraszana na święta i niedzielę. Niektórzy wyrazili chęć zabrania tych dzieci na całe ferie letnie. Dyrekcja, donosząc o tej szlachetnej akcji, pragnie tą drogą serdecznie podziękować wszystkim rodzinom, które na apel niewidzialnej ręki nie szczędziły trudu i wysiłku i włączyły do swego grona rodzinnego dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.
dyrektor Państwowego Domu Dziecka Jan Bochenek. W drugiej połowie lat 70. socjologowie badali przypadek mieszkańców Szymbarka. Zastanawiali się, jakie były takie motywy wiodące, dla których zdecydowali się zaadoptować na czas wakacji wszystkie dzieci z domu dziecka. Zastanawiano się, czy to jest altruizm, czy jakiś taki rodzaj owczego pędu, skoro Kowalski wziął, to i ja wezmę, czy może jeszcze coś innego. I okazało się, że nie było żadnego motywu wiodącego ich działania, a taka historia nie powtórzyła się już nigdy i nigdzie. W każdym razie, wtedy to była rzecz zupełnie niesłychana. Niesłychana, ta niewidzialna ręka, powiem w cudzysłowie, prześladuje mnie do dzisiaj, bo często jest wspominana. Ja tutaj gdzieś na górze w swoich rupieciach mam tekę tekstów o niewidzialnej ręce. I to, nie wiem, sprzed roku, sprzed dwóch lat. Życie Warszawy, Angora, głos nauczycielski. Nagle dzwonią, że oni czują potrzebę napisania na ten temat. Czyli można z tego wysnuć wniosek, że mimo zlikwidowania, tu powiem straszną herezję, zlikwidowania przykazania o miłości bliźniego, jak ja chodzę po ulicy, to ja nie widzę tego przykazania, tkwi w ludziach tęsknota za czymś dobrym. I to jest ta iskierka nadziei, która jeszcze się tli. O. Ale dzisiaj nie wyobrażam sobie wznowienia niewidzialnej ręki w tych sytuacjach społecznych, w tym chamstwie, w tym łobuzerstwie, gdzie pod szyldem niewidzialnej ręki byłyby robione rzeczy złe, żeby po prostu świństwa. A nam w czasie, bo niewidzialna ręka trwała 25 lat, nie zdarzyło się nigdy, nie dostaliśmy przynajmniej sygnału, żeby ktoś nadużył pojęcia niewidzialnych, czy niewidzialnej ręki do zrobienia czegoś złego.